Siema widzowie, witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj jest odcinek z Brawl Starsa, bo postanowiłem do niego powrócić. Wbieram się do mojego klubu, naprawdę fajne ziomeczki. Jest grana mega świnia i naprawdę jest dużo minigier. Polecam ten klub. A dzisiaj się pooceniamy graczy tego klubu. Ocenimy ich konta, wszystko ocenimy tak naprawdę. No, losowego gościa sobie wybierzmy. Niech będzie na przykład ten... Brawl 1-2-3 Pro. Ma 13 tysięcy minut 3x3 na plus. Dużo wygranych solo, trochę mniej duo. No na razie oceniam 7/10, bez mega dobrze. Liga Solo Diament 3, mega dobrze. Zobaczmy sobie od największych puchareków. Jest to 26 ranga, 25. Bardzo dużo bliskich 25. Konto solidne jak na początek, myślę. Ocenimy sobie je na razie tak skromnie, ale 8/10, bo jest naprawdę mega dobre. No i co, lecimy do następnej osoby. Oczywiście losowo ją wybiorę, tak będę jechał, palcem jechał. Niech będzie ten Pixel Master. Zobaczymy, widzowie, na jego profil najpierw. Jest 25 ranga, nawet parę 25 git. Zobaczmy jeszcze jego profil. Team League Diament 1, nice. Solo Złoto 2 też git. Ogólnie 3x3 bardzo dobre, podobne do mnie. Solo mniej i duo też spoko. I no to już oceniałem. Profil oceniam tak 6,5/10, jest trochę gorszy od tamtego, ale nie jest zły, jest spoko. Dobra. Myślę, że jeszcze ocenimy tak dwa profile, żeby były na następne filmy na przykład. Zobaczmy. Losujemy. Niech będzie ten profil. Szymek. Winę 3x3 mega dobre, lepszy ode mnie. Solo gorzej i duo też gorzej, ale i tak jest git. Liga teamowa, Diament 2, spoko. I solo Gold 3 może być. Puchareki fajne. O, 26 ranga jest. Nawet 25 sporo. Profil trochę lepszy od tamtego. I ocenimy go sobie tak na 7/10. To jest git. I ostatni, myślę, profil. Albo dobra, ocenimy sobie dowódcę. Bo to będzie ciekawe. Zobaczmy, winę 3x3 spoko, solo dobre i duo mega dobre, Liga Mocy, mega geek, bo diamenciki, puchareki mega geek, ranga 3,27, 1,28, jeszcze dużo, chyba z 5,27 ma, mega dobrze, profil ma może nawet lepszy ode mnie, dlatego oceniam tak 8,5/10. Bo mega git. Dobra. Sobie, widzowie, zagramy teraz jakąś luźną giereczkę. Nie wiem. Wybierzmy sobie na przykład od najmniejszych puchareków. Taką. Albo takiego Squeaka. Bez fajną postacią. I lecimy solo. Dobra, widzowie. Jak ja dawno Squeakiem nie grałem w ogóle. Sobie go wypróbujemy na solo. Oczywiście nie polecam się teamować, bo to nie jest fajne. Teamowanie się, bo niszczycie ludziom grę. Dobra. Tutaj walimy ten krzak. No ktoś tu jest na pewno. To tam nie idę, bo widziałem. Tutaj ten Cordelius jest taki podejrzany. A co ten gadżet robi? Bo ja w ogóle tak nie znam się za bardzo na Squeaku. Muszę przetestować. Ja chyba spowalnia czy coś. Aha. Widzowie, szybko poszło, tyle powiem. Jeśli chodzi o tą grę. Dlatego zagramy jeszcze jedną, żeby się odkuć. No, więc tak to wygląda. Cordelius jest mega mocna postać. Może będę wbijał na wyższą rangę. Dobra, tutaj jest jakaś Pearl Crew. Nie ciekawie. Tutaj mamy Fanga na spawnie. Musimy go poobijać. Dobra, dostał.
odpuści nam. Raczej. Tutaj search. Dostał. Muszę się trochę z nim teamować. Mówiłem, że nie będę się teamował, ale troszeczkę muszę, no. Bo Squeak nie jest jakąś mega mocną postacią. Też. Taką, że w ogóle się nie teamujemy. No trochę trzeba, no. Muszę przyznać, że bez tego jest mega ciężko. I zresztą już jestem przyzwyczajony, bo jak kiedyś grałem, to każdy się dosłownie teamował. Ten gadżet spowalnia, tak? Tak, spowalnia. Nie wiedziałem. Aha. Widzowie. Zagramy sobie jeszcze Brawlbala tym Squeakiem, bo może nadrobię akurat te puszki. To będzie, myślę, ostatnia gra w tym filmie, bo też nie chcę tak go przedłużać. Dobra. Dlatego mamy boty. To już widzę po nikach. Teraz musimy im walnąć tak. O, pięknie, pięknie, spowolniłem ich. Dobra, jest git, widzowie. Ale ten Funk sobie poradzi. Zresztą to są boty, więc raczej nie mobki, że to przegramy. Chyba, że będę jakiś grał tragicznie. Ult nawet git. O, zginie. O, kurde, dobra, to było dobre, widzowie, to było dobre. Nawet jak na boty, to było nawet całkiem git. Dobra, ale potężny damage. No i Funk sobie strzeli, na spokojnie. Jeszcze młotka duszka. Pięknie, widzowie. Tak trzeba grać w Brawla na boty. Dobra. I tak wy możecie ocenić mój profil tak na koniec filmu, żeby napisać w komentarzu. Mam tyle winów 3x3. Ale też weźcie pod uwagę, że miałem przerwę 2 lata, nie? Znaczy nie 2 lata, ale rok, no. I taki profil. No. Możecie ocenić w komentarzu. Jeszcze do końca tak przyjadę, dobra. No i co, widzowie? Widzimy się w kolejnych filmach. Miłego dzionka. Elo.